Siemanko, chciałem Wam powiedzieć o takim problemie, który występuje w samochodzie Opel Corsa C, a mianowicie jak włączycie wsteczny bieg i Wam nie działają światła wstecznego biegu i w niektórych modelach jest tak, że gdy przednie wycieraczki są włączone i załączymy wsteczny bieg, to automatycznie włącza nam się tylna wycieraczka. No i jeśli taki przypadek byście mieli, czyli jak włączycie wsteczny bieg, a nie będzie Wam działało światło wstecznego biegu i przy tym może też nie działać wycieraczka, jak jest samochód w to wyposażony i jeszcze jakbyście zauważyli, że Wam nie działa zapalniczka, to za to jest odpowiedzialny bezpiecznik, który Wam za chwilę pokaże na samochodzie, jak to wygląda i gdzie on jest umiejscowiony. Natomiast gdy zapalniczka działa, a nie działają światła wstecznego biegu i przy okazji ta wycieraczka, jeśli Wasze auto jest w to wyposażone, to za to jest odpowiedzialny najprawdopodobniej czujnik włączania świateł wstecznego biegu, który też za chwilę Wam pokaże, gdzie jest umiejscowiony. Czujnik kosztuje tam niecałe 10 zł na Allegro. Bezpiecznik, no to wiadomo, to się w komplecie kupuje, to tam też parę, nie wiem, 5 czy złotych, czy nawet mniej. Pokażę teraz, jak to wygląda na samochodzie. Jeśli chodzi o bezpiecznik, to jest to ten bezpiecznik. Tu, o. To jest 20 amper. Jego się wyjmuje, wkłada nowy. Jeśli chodzi natomiast, tu jest jeszcze taka pokrywa, ją zdjąłem, o. Jeśli chodzi natomiast o czujnik, to czujnik jest tutaj. Ja go wymieniłem profilaktycznie, ale był dobry. I tak wygląda ten czujnik. W tym miejscu się znajduje. To jest na klucz 19. Odkręcamy i wymieniamy. I tak to wygląda. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.